Witam wszystkich. Dzisiaj będę zmieniał sobie lampy i zakładał obrysówki. Ja to wczoraj sobie pootwierałem. Byłem ciekawy, jak to wygląda. To są lampy Horpol, nowość Strada. Tak to wygląda, bardzo fajnie wygląda. Tu będzie zamiast tych starych. Od razu sobie założę obrysówki. Tutaj sobie wyciągnąłem obrysówki, uwaga, z czujnikiem cofania. Tak, natknąłem się gdzieś na to, nawet nie wiedziałem, że takie są. No i po prostu tutaj sobie założę i one będą też działały jako będą po prostu podczas cofania mrugały. Zobaczymy, jak to się podłącza, jak to będzie działało. Te lampy Horpol mają fajne to zrobione, bo uważam, ja miałem takie w tamtej starej przyczepie, tylko że inne, ale na podobnej zasadzie. Tutaj po prostu ta dioda nie świeci po oczach w lusterku, tylko ona jest taka przyślepiona taką zasłonką i świeci tylko to dookoła, takim fajnym, przyjemnym światełkiem. Nie razi to w lusterku. No, tak samo takie sobie wybrałem. Nie na tym ramieniu, bo tam były na długim ramieniu i na średnim, a to jest na krótkim. Bo mówię, tutaj dochodzi ta część z czujnikiem, więc to by mocno, za mocno by mi to wystawało. I jest gdzieś szansa czy możliwość gdzieś tam trącenia i tego wybicia czy uszkodzenia. No i jeszcze od razu też założę sobie podświetlenie tablicy LED-owe. No, ja zaraz zbieram tutaj rzeczy mi potrzebne i chowam się gdzieś w cień, bo nie da się pracować na słońcu. Wczoraj o 14:40 było chyba najwięcej, było 35 stopni w cieniu, więc masakrycznie. Zbieram rzeczy potrzebne mi. Tu jakieś jeszcze wiertło potrzebuję pewnie. Wiertło potrzebuję, krętarkę. Zbieram rzeczy i chowam się w cień. A jeszcze pokażę, takie maty kupiłem, żeby po prostu można było przyjemnie spędzić pauzę. Więc jest o wiele lepiej z tym, już sprawdzane. No i tak sobie zażyłem, tak sobie stoi. Fajne maty, zaraz wam pokażę, takie grube. Takie w środku jeszcze jakiś taki jest, tak jakby, taka gruba izolacja. I tutaj, o, ale tu przyjemnie jest, w ogóle nie jest gorąco w tym samochodzie. Więc w lecie i też w zimie może chronić od tego, żeby po prostu przy dużych mrozach nie będzie nam zimno od szyby. Fajnie, tak powiem wam, to się zakłada, nie trzeba będzie zasłonek zakładać, jak to się przyklei. Jeszcze tylko musiałbym coś wykombinować na to okno tutaj. Też myślałem coś ala to. Takie jak są do szyby, jak są na szyby takie zwykłe maty. To może z tamtego wyciąć. Coś może wykombinuję. Więc tak, chyba wszystko już mamy. Kawałek cienia mamy. Oczywiście pod moją wiatą teraz blaszaną to nawet nie ma mowy, żeby to wytrzymać. Tam mam 40 stopni. Siedzonko jest, lampy są, kawka jest i narzędzia tutaj są. Mam nadzieję, że wszystko to, co mi potrzeba, wziąłem. I tak, zobaczmy lampy. Zobaczcie, jest prawa strona i lewa. Prawa strona i lewa jest. Tak samo obrysówki. Zobaczcie, o tak, wam pokażę.
ta będzie z tej strony, Chorpol, napis. Dobrze jest, znaczy no, jest odpowiednio i tutaj tak samo. Także nie jest tak, że w jednej jest napis do góry nogami, a w drugiej nie, tylko jest lewa i prawa. I tak to wygląda, zaraz będziemy to obmierzać. Tak samo mamy tutaj podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Takie same jak miałem w tamtej starej przyczepie. Tyle lat wytrzymały, były świetne, super, więc na takie same wymieniłem. No i co jeszcze? A tutaj mamy te wtyczki. Te wtyczki. I one z czasem się nie dzieją, więc ja to obetnę i normalnie połączę kable tak jak powinno być, moim zdaniem. Znaczy, jeszcze by było wszystko ok, żeby był jeden standard tych wtyczek, a to co lampa, to inne wtyczki, więc no, zaraz zobaczymy, jak to dokładnie dobrze połączyć. Tam jest długi kabel, więc nie wiem, przyniosę sobie jeszcze jedną leżankę, może tam gdzieś pod spodem będziemy łączyć. A tą wtyczkę sobie obetnę. To jest tylko jeszcze od tablicy rejestracyjnej bodajże. Albo nie, to jest od obrysówki. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy. Co do siedzonka, to właśnie zauważyłem, że mi się tu przyłamało. Czyli powinno tu być jeszcze, powinien być tu jeszcze jakiś spornik. Będę musiał tak zrobić chyba. Spornik. No i to jest dziadostwo takie, bo wygina się tu kółeczko, a ta sprężyna taka silna i ciężko to otwierać jest. A tak poza tym fajna leżanka z siedzonkiem. Już mi cień zastał, musiałem sobie parasol postawić. Na razie wszystko działa. Patrzę w kamerze. Dobrze, widać kierunkowskaz. Jest cofania. I jest postojowe. W kształcie takiej schodzącej drogi, szosy. Neony, fajnie to świeci. No a tutaj mamy czujnik. O, teraz mruga. Im bliżej będę się zbliżał, tym będzie się... O! W sumie założyłem to tak i nie wiem, czy nie przeszkadza o ten róg. Bo w instrukcji jest napisane, żeby to założyć jak najdalszym punkcie przyczepy, czy tam pojazdu. I żeby tu nic nie przysłaniało, po prostu, nie wiem. Wydaje mi się, tak jakby ten róg mógł być tutaj widzialny, ale to nie wiem, muszę wyjechać po prostu. Niby nie. Jak podchodzę, to chyba to dobrze działa. Zobaczymy jeszcze, jak do ściany będę podjeżdżał. O, teraz mnie widzi i dlatego świeci. Jeszcze wam pokażę, bo jest możliwość tutaj podłączenia. Jest możliwość podłączenia o tego fioletowego. Fioletowy to jest podświetlenie tablicy rejestracyjnej. O, coś takiego. Też takie neonowe. Ciekawe, jakby to wyglądało w nocy. Żeby to zostawić tak włączone. No nic. Myślę, że to jest niepotrzebne, jak mamy tam. Tu jeszcze nie podłączyłem przewodów. No i jeszcze, przeciw głowy i stop. A stopu to ja nie zobaczę, ale wy zobaczycie. Zaraz postawię sobie kamerkę. O. Co, widać będzie? Widać będzie.
biorę się za drugą lampę. No i zobaczcie, już jest tutaj zaśniedziałe. Także w porę to wymieniłem. Udało mi się tu już wszystko poszczepiać. Szczepiłem tulejkami i takim, no takimi tulejkami i termokurczki. Idziemy teraz sprawdzić, czy wszystko działa. Tutaj widać, czujniczek działa. Puder, jasno. Tablicę SOPO poświetla, ale to tablicę i tak ona tutaj już tak nie bardzo tu siedzi. Musiałbym to po prostu wyrzucić ten plastik i dać samą tablicę do tego. Tutaj? Aha. I teraz... A, działa. Działa. Zaraz odjadę i wam pokażę, jak ta lampa tylko tak dziwnie, ten kierunek tak dziwnie mruga. Czyżbym coś źle podłączył? Jednak to moja wina, coś źle podłączyłem. Ale co jest? Coś źle z czymś podłączyłem pewnie. Teraz wszystko wyłączone i coś tu się robi. Czyżby była powtórka z rozrywki? I ten moduł tutaj, znaczy ten Mercedes coś tutaj psuje? Dobra, nie wiem, czy coś będzie widać i sorki za te hałasy. U sąsiadów impreza. Już dobrze jest tutaj kierunkowskaz. Po prostu nie wiem, coś tam nie łączyło. Jak poruszałem kabelkami tymi złączonymi, zaizolowałem, już teraz jest dobrze. Nie wiem, jak to będzie oddawała ta kamera GoPro. Zaraz wyłączę. No i widzicie, ta tablica sobie oświetla. O, ta ramka, nie? O, teraz się wyłączyły już pozycyjne. To, o czym mówiłem, Horpol ma fajne, właśnie to fajne oświetlenie, takie, że te diody nie walą prosto w oczy po lusterkach. Zaraz wam pokażę. Ta jest jeszcze schowana, ale ona tak mocno bije w lusterko. O, te mnie mocno oślepiają, widzicie? To mnie oślepia, nie? O, a to jest takie fajne, łagodne światło. Taki, no, przysłonięte i tylko bije takie dookoła. Tutaj jest pomarańczowa obrysóweczka. Tu jest czerwona też taka. Te neony są świetne. Te neony są świetne. Tak to wygląda. A jeszcze zaraz zobaczymy, jak to się będzie świeciło ze wstecznymi. O, świetla nawet. Kurczę, nawet. Moli. Ale daje. Elegancko oświetla tutaj z tyłu. Tylko jeszcze, jak widziałem, mają fajnie. O, tutaj gdzieś lampy mają schowane i oświetlają tutaj boki, jak się cofa. Ale to przy tej krótkiej to jeszcze tak nie jest takie potrzebne jak przy tych dłuższych. O. Wam jeszcze pokażę, jak będę cofał w dzień, bo teraz tak nie będzie widać tych czujników cofania. W końcu teraz widzę przyczepę w nocy. Taki kawał cofnąłem i widać było te obrysówki w lusterku, czyli widzę, jak skręca przyczepa.
No i oczywiście tutaj, jak zacząłem dojeżdżać, o tutaj to przeszkodę zobaczyło to stołek i zaczęło mrugać i na końcu się zaświeciło, czyli wiem, że już dotąd mam cofnąć i tyle. No i elegancko widać, w lusterku widzę i te samochodu, i te... O, zgasło, czekajcie, kluczykiem wezmę. O, dobra. Razem szerokość z tymi obrysówkami to jest 2,35. No, o, coś chyba około 2,35 czy 2,33, coś takiego. Czyli mówię, bo bałem się, że jak wezmę z tym wysięgnikiem takim, bo jest średni i długi jeszcze, średnim, to będzie tu za szeroko to wystawało, więc wziąłem taki krótki przez to, że jest tutaj ten moduł od czujnika cofania. Bardzo fajnie, fajne światełka, mam nadzieję, że długo mi posłużą. Dobra, kończę, trzymajcie się, na razie, cześć.